witaj w moim domu. Dziś ponownie ruszamy z serią treningów online. Będę Wam co tydzień wrzucać nowy filmik z zupełnie nowym treningiem, a dziś zaczniemy sobie od tabaty. Tabata, czyli 8 ćwiczeń, 20 sekund pracy, 10 sekund odpoczynku i tak 4 minuty. Dziś czeka nas pajac z nożycami, szybkie nóżki z burpeesami, łyżwiarz, żołnierz, pajac z pogłębionym przysiadem, lunge z przeskokami i pogłębieniem, boczki na prawą stronę, boczki na lewą stronę. 8 ćwiczeń, 20 sekund wysiłku, 10 sekund odpoczynku. Całą tabatę staraj się wykonać przynajmniej 3-4 razy albo więcej. Po każdej kolejnej tabacie odpoczywaj do momentu, aż Twój oddech wróci do normy. Staraj się jednak, by nie trwało to dłużej jak 30 sekund. Gotowa? Zaczynamy. Włączam czas. Słuchaj dzwonku. Każdy dzwonek sygnalizuje rozpoczęcie pracy oraz odpoczynek. Zaczynamy sobie od pajaców z nożycami. Stań nieco szerzej. Robisz dwa pajace i 4 razy nożyce. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Pochyl się lekko do przodu, gdy robisz nożyce. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. 10 sekund. Odpoczynku. Stań bokiem. Przygotuj się do kolejnego ćwiczenia. Czyli szybkie nóżki z burpeesami. Mocno przebierasz nogami. Wyskok. I wyrzuć nóg do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyskok. I wyrzuć nóg. Raz, dwa, trzy, cztery. Wyskok. I wyrzuć nóg. Możesz to zrobić bez wyskoku, jeżeli nie możesz skakać. Hop. Bardzo dobrze. Drugie ćwiczenie za nami. Trzecie przed nami. Czyli łyżwiarz. Noga prawa w zakroku, lewa z przodu i przeskakujesz z jednej strony na drugą. Długi krok, wydłużaj go z każdym kolejnym powtórzeniem. Hop, 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 hop. Bardzo dobrze, świetnie. Ręce szeroko pracują. Oddychaj. Dobrze. Schodzimy niżej na matę, bo przed nami żołnierz. Zacznij sobie na przedramionach deskę. Przejdź na nadgarstki, wróć do deski. Nadgarstka na nadgarstki, do deski, na zmianę. Cały czas tak samo. Bardzo dobrze. Tak jest. Super. Wracamy w górę. Przed nami pajac i pogłębiony przysiad. 4 pajace i pogłębienie do 4 w przysiadzie. 2, 3, 4 i raz. 2, 3, 4. Świetnie. Raz, 2, 3, 4. Ląduj szeroko na nogach w przysiadzie i ląduj na piętach. Dobrze. Raz, 2, 3, 4. Możesz szybciej. Raz, 2, 3, 4. Świetnie. Lunge. Lunge z przeskokami i z pogłębieniem. Hop, hop, pogłębienie. Raz, dwa, pogłębienie. Dobrze, pochyl się do przodu. Wtedy Twoje plecy się wyprostują i nie będą Cię bolały. Ręce, obszerna praca. Hop, tak jest. Oddech, bardzo ważny oddech. Świetnie, tyle ile zdążysz zrobić powtórzeń. Tyle robisz. Taka jest tabata. Zejdź na bok i zejdź w dół. Skrzyżuj nogi, górna noga przed dolną i pulsuj w górze, biodrami. Ćwiczenie na boczki. Możesz trzymać tę rękę również w górze, jeżeli chcesz. Możesz też utrzymać za głową. To jest opcjonalne. Jeżeli jest Ci za ciężko, zejdź na kolano. Ale nie poddawaj się. Zrób to ćwiczenie do końca. Druga strona, skrzyżuj nogi, jedna noga przed dolną, tak samo jak na tamtą stronę i w górę, hop, 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 pulsacyjny, krótki ruch, świetnie, dobrze, o to chodzi, o, bardzo dobrze,
końcówka. Super. To już cała tabata, ale to nie koniec treningu. Pamiętaj, że twoim zadaniem jest teraz powtórzyć tę tabatę jeszcze przynajmniej 3-4 razy. Pamiętaj również, że fitnessowy lockdown to nie spadek formy. Mam nadzieję, że widzimy się co tydzień. Trzymaj się, do zobaczenia. Buziaki!